Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Warto Szkolić. Dzisiaj jest ze mną Agnieszka. Cześć. Agnieszka jest ekspertem działu dofinansowań i będzie tutaj gościć coraz częściej, żeby przybliżyć Wam całe mnóstwo możliwości, z jakich możecie pozyskać dofinansowania i jak to wygląda, w jaki sposób się po prostu za to zabrać. Dzisiaj poruszymy temat systemu wczesnego ostrzegania, czyli jednego z programów, który mamy tak jakby w ofercie, z którego możecie skorzystać. Agnieszka, powiedz nam, czym jest system wczesnego ostrzegania, czym się charakteryzuje? System wczesnego ostrzegania jest to program skierowany dla przedsiębiorców, którzy doświadczają tak zwanych okresowych trudności. A czym są te okresowe trudności? Okresowe trudności dotyczą przede wszystkim spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ewentualnie odpływu istotnego personelu dla przedsiębiorstwa i zmian kadrowych, które to wymusiło, jak również zmian technologicznych, na przykład cyfryzacji, która wymusiła na przedsiębiorcy konieczność przebranżowienia się, zmiany funkcjonowania. Czyli tak naprawdę możemy tu podciągnąć wszystkie różne składowe, które wpływają na negatywną sytuację w naszej firmie. Zgadza się. A w takim razie, jakie wielkości przedsiębiorstwa mogą skorzystać z programu? Program skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Czyli duże w tej momencie, duże przedsiębiorstwa? Niestety nie mogą. Jeżeli mamy te okresowe trudności, mamy określone tematy, czy tutaj tematyka jest dowolna? Tematyka wynika tutaj bezpośrednio z diagnozy, która jest przeprowadzona na początku projektu przez operatora. Czyli zgłaszając się do projektu, wypełniając dokumenty, następuje pozytywne rozpatrzenie wniosku i wtedy mamy diagnozę, w której wskazane są obszary tematyczne, z których przedsiębiorca powinien się przeszkolić. A w takim razie składamy wniosek i co dalej? Jak to wygląda w czasie? Po podpisaniu umowy klienta z operatorem w ciągu 30 dni następuje diagnoza, w której wskazane są te obszary tematyczne, z których przedsiębiorstwo usług szkoleń powinno skorzystać. A następnie w ciągu 60 dni powinna tutaj odbyć się choćby ta pierwsza usługa. A całość projektu, mamy jakiś okres? Całość projektu przewidziana jest na okres 6 miesięcy. Czyli możemy powiedzieć, że mamy system, który będzie działał dla przedsiębiorstw w kłopotach, który nie ma określonej tematyki i my tak jakby możemy ją dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa. Ale teraz przychodzi czas na najważniejsze pytanie, które pewnie wszystkich najbardziej zaciekawi, czyli jaką kwotę możemy tutaj pozyskać? Maksymalna kwota wsparcia jest to tutaj 18,5 tysiąca złotych. Czyli to jest dosyć duża kwota, jeżeli chodzi o szkolenie. Można już coś naprawić, można coś pokombinować. Jak wyglądają w tym momencie środki własne, czyli wkład własny przedsiębiorcy? Jeśli chodzi o poziom dofinansowania, jest tutaj 100%, czyli nie ma tutaj żadnych kosztów, prawie żadnych, jeśli chodzi o przedsiębiorcę. Prawie powiedziałaś. Dopowiedz nam, co to oznacza. Pierwszym etapem jest tutaj diagnoza. Diagnoza jest rodzajem usługi doradczej, a przy usługach doradczych zawsze mamy VAT i jest to jedyny koszt, który jest tutaj po stronie przedsiębiorcy. Czyli jak podsumujemy, mamy w pierwszym etapie diagnozę, czyli takie sprawdzenie, jakie potrzeby ma dane przedsiębiorstwo. Ona jest finansowana, natomiast musimy opłacić VAT od tej diagnozy. Dokładnie. A później podczas szkoleń już mamy całkowicie zrefundowane. Na podstawie dokumentów rozliczeniowych i faktury od realizatora usługi, czyli na przykład nas, operator rozlicza się tutaj już bezpośrednio z nami. W takim razie myślę, że to są bardzo korzystne warunki, tym bardziej, że tutaj wkład własny jest praktycznie minimalny, a można nasze przedsiębiorstwo wyciągnąć z kłopotów. Myślę, że bardzo ważnym też pytaniem dla przedsiębiorców będzie, no ale jak? Jak się zgłosić? Gdzie się zgłosić? Kto nam pomoże? Ogłoszenia o naborze pojawiają się na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jeśli chodzi o samo zgłoszenie, no to mamy całą Polskę podzieloną na tak zwane 4 makroregiony. Każdy makroregion obejmuje inne województwa. I zgodnie z danym makroregionem są wskazani operatorzy, na których po prostu na stronę internetową pojawią się ogłoszenia o naborze, oczywiście w aktualnościach najczęściej. Więc nie mamy takiego określonego terminu, w jakim województwie, kiedy będzie rozpoczęty nabór? Ale warto śledzić te aktualności. Oczywiście. Czy w takim momencie można liczyć na Waszą pomoc? Tak, my stale monitorujemy wszystkie możliwe programy dofinansowań, jeśli chodzi o szkolenia. Staramy się być na bieżąco. Po zgłoszeniu się do nas klienta zawsze dobieramy najkorzystniejszy względem jego potrzeb tutaj program dofinansowania. Każdy klient, który zgłosi się do działu dofinansowań, nie tylko będzie rozpatrywany pod względem naborów na ten konkretny rodzaj, natomiast
pod względem wszystkich, które aktualnie trwają, które będą w najbliższym czasie. No tutaj dział dofinansowań staje na rzęsach, żeby jak najlepiej dopasować to do Waszych potrzeb. Agnieszka, czyli w takim razie najlepiej będzie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, chce się dowiedzieć więcej, żeby skontaktował się po prostu z Waszym Dokładnie. Działem. W takim razie dane kontaktowe będą się pojawiać na ekranie, będą się pojawiać też na dole w opisie. Możecie z nich skorzystać, możecie po prostu jak najwięcej dowiedzieć się właśnie tutaj od Agnieszki. W takim razie dziękuję Tobie bardzo serdecznie Dziękuję. Za dzisiaj. Agnieszkę będziecie widzieć znacznie częściej na kanale. Będziemy mówić też o pozostałych źródłach dofinansowań oraz wielu aspektach, które na pewno bardzo Was interesują. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Do zobaczenia.